Robert Lewandowski, urodziny Klary Pilkasz i nie zalwali pieniędzy. Robert Lewandowski i Anna Lewandowska 4 maja 2017 roku po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świat przyszła wówczas ich starsza córka, Klara. Choć oboje są ludźmi szalenie zapracowanymi. Z ich mediów społecznościowych możemy wywnioskować, że starają się poświęcać pociechom jak najwięcej czasu. Chętnie organizuje dziewczynkom rozmaite wycieczki i rzecz jasna dbaje o to, aby w ich życiu było jak najwięcej aktywności fizycznej. Zarówno Klara, jak i jej młodsza siostra Laura regularnie pojawiają się w materiałach publikowanych w sieci przez rodziców. Jednak rodzice zawsze zakrywają ich twarze przed wścibskimi spojrzeniami internautów. Nie inaczej było dziś, gdy napastnik Barcelony podzielił się rodzinnym kadrem. W rodzinie Lewandowskich 4 maja upływa w szampańskiej atmosferze. Anna, Robert i ich dzieci świętują 6. urodziny Klary. Z tej okazji w bajecznej willi pary w Barcelonie pojawiły się okolicznościowe dekoracje oraz liczne niespodzianki. Pilkasz podzielił się w sieci kadrem, na którym możemy zobaczyć mala jubilatkę w towarzystwie rodziców. Wszystkiego najlepszego dla najwspanialszej 6-latki Klaro, pamiętaj, że zawsze jesteśmy to po to, by o ciebie dbać, jesteśmy twoimi największymi fanami. Życzymy ci najcudowniejszych urodzin. Właściwie nie możemy uwierzyć, że masz już 6 lat, czytamy w najnowszym poście, który dziś ukazał się na profilu Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski i Anna Lewandowska mogą sobie pozwolić na to, aby urodziny ich starszej córki były jedynym w swoim rodzaju. Na tę okazję para kupiła dla 6-latki przepiękny pak balonów utrzymanych w różowo-fioletowej tonacji. Oprócz tego dziewczynka otrzymała prezent. Niestety na razie nie wiemy, co kryje się we wnętrzu pakunku. Ale kto wie? Może rodzice jubilatki wkrótce zdecyduje się uchylić rabka tajemnicy. Napastnik FC Barcelona ma przed sobą jeszcze jedną okazję do świętowania. Jego młodsza córka, Laura, również przyszła na świat w maju. Dziewczynka za 2 dni będzie obchodzić 3. urodziny. Co ciekawe, daty narodzin dzieci Lewandowskich nie są przypadkowe. Jakiś czas temu w wywiadzie przeprowadzonym w ramach podcastu Wojewódzki Kadzierski, Anna Lewandowska przyznała, że zwykle zachodziła w ciaza zaraz po zgrupowaniach. Okazuje się, że plodzimy nasze dzieci zawsze jak wraca ze zgrupowań pilkarskich. Jedna córka jest z 4 maja. Druga z 6. Mówiła Lewandowska w rozmowie z Kuba Wojewódzkim i Piotrem Kadzierskim. Dziewczynki pomimo licznych podobieństw w wyglądzie, posiadają zgoła odmienne charaktery. Trenerka przeczuwa, że w przyszłości młodsza córka będzie sprawiała im niemale problemy. Klara rozmawia po niemiecku perfect, ale Klara z Laura teraz zaczynają po hiszpańsku i moja Laura zaczyna też po katalońsku. Klara jest bardzo emocjonalnym dzieckiem, ona bardzo przeżywa wiele rzeczy jak ja. Ale obserwuje i widzi wszystko, jak Robert Laura ignoruje, ma wyrabane, jest rozrabiakiem. Myślę, że będziemy mieć z nią problemy. Ona jest pewna siebie, jak Robert, ale ma duszę moja, mówiła Anna Lewandowska w podcaście Wojewódzki Kadzierski.